Kolejny biskup zakażony koronawirusem. Biskup Wiesław Mering zarażony koronawirusem. Kolejny biskup zakażony koronawirusem. Jak przekazała diecezja, ordynariusz włocławski ksiądz. Biskup Wiesław Mering otrzymał pozytywny wynik testu na obecność SARS-CoV-2. 19 października wieczorem stwierdzono obecność koronawirusa u biskup Wiesława Meringa. Od piątku biskup włocławski przebywał w kwarantannie, przekazała diecezja włocławska. Biskup Mering jest jej ordynariuszem od 2003 roku. Jak poinformowano, biskup Mering pozostaje w izolacji domowej, jest osłabiony, ale jego stan się poprawia. W minionym tygodniu biskup Mering przebywał poza diecezją i nie miał kontaktu z pracownikami kurii, stąd wszystkie urzędy diecezjalne funkcjonują normalnie, choć w zaostrzonym rygorze sanitarnym, dodano. Zakażenia wśród biskupów. W ostatnich dniach zakażenie potwierdzono także u dwóch biskupów diecezji opolskiej, Andrzeja Czaj i Rudolfa Pierskały oraz u metropolity katowickiego, arcybiskupa Wiktor Skworca. Koronawirusem zarazili się także sekretarz KEP biskup Artur Miziński oraz przewodniczący Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański. Z SARS-CoV-2 zmagają się również biskup zielonogórsko-gorzowski Tadeusz Lityński oraz biskup diecezji koszalińsko-kołobrzyskiej Edwarda Dajczaka, a także biskup senior Bogdan Wojtuś z diecezji gnieźnieńskiej.